Olga Kurenna to zawodowo specjalistka od stylizacji wizerunku oraz ekspertka od nowości w modzie i w urodzie, a po godzinach to troskliwa opiekunka dwóch kotów, przebojowego Stefana i dystyngowanej, choć nieco nieśmiałej Nory. Mówię, że to jest rasa europejska. Moim zdaniem nie ma tak, że to jest najlepsza rasa. No po prostu to jest tak, że wiesz, kot jest dla każdego właściciela najlepszy po prostu. Nora ma teraz będzie miała 9 lat, a Stefan właściwie za miesiąc, na dzień dziecka nawet, skończy 6. Jakieś 9 lat temu chciałam mieć kota, natomiast bardzo dużo podróżowałam wtedy ze względu na pracę i nie mogłam sobie na to pozwolić, po prostu tak. No nie chciałam, żeby ten kot jednak był sam, ale uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny i koleżanka wysłała mi zdjęcie właśnie Nory, takiej 5-tygodniowej malutkiej kotki, która została znaleziona przez jej koleżankę pod jakąś tam przyczepą, nie wiem jaka była jej historia. Natomiast tak jak mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny i tak się znalazła w moim domu, wtedy to jeszcze mieszkałam w Poznaniu, więc tam sobie rządziłyśmy. A ze Stefanem to była już bardziej świadoma decyzja, to z moim narzeczonym, po prostu wzięliśmy go ze schroniska w Koszalinie. Też takiego malutkiego, też miał 5 tygodni. Ona chciała być przy mnie, tak jak malutki kotek, tak właściwie do pierwszego roku życia. Ze Stefanem było tak samo, do pierwszego roku życia i później już kot chodzi swoimi ścieżkami. Ja chciałam zawsze mieć dwa i jakoś tak to właściwie wyszło, bo akurat to się zbiegło z przeprowadzką i stwierdziliśmy też, że fajnie by było, żeby jednak one były gdzieś tam we dwoje. Niestety nie są to instagramowe koty, które tulą się do siebie i tworzą takie yin-yang, bo Nora jest czarna, a Stefan jest biały, więc sobie wyobraziłam, że to będzie super insta-friendly. One się tolerują, potrafią siedzieć obok siebie, gdzieś jedno siedzi koło mnie po jednej stronie, drugie po drugiej stronie, natomiast tak, żeby się kochać, no nie ma w nich takiej miłości. Potrafią się bawić, potrafią też pokazać swoje charaktery, Nora bardziej, bo Nora jest taką damą, zresztą to widać po niej. I nawet jak Stefan ją zaczepia, żeby się po prostu z nią pobawić, to ona go tam łapą walnie, obrazi się, pójdzie sobie gdzieś w drugą stronę, jeszcze coś tam dogada, więc ogólnie śmiesznie się je ogląda. Ja kiedyś myślałam, że no przecież koty są wszystkie podobne, takie wiesz, no kartoniarze, lubią kartony, gdzieś tam chodzą swoimi ścieżkami. Natomiast zupełnie to się zmieniło po pierwsze, gdy miałam Norę. Najpierw ona była takim miziastym kotem, później faktycznie zrobiła się takim kotem, który chodzi totalnie swoimi ścieżkami i przyjdzie. Wtedy ją możesz pogłaskać, bardzo nie lubię, jak się jej przeszkadza, ona jest, po prostu dystans musi sobie zachować, ale ostatnio potrzebuje bardzo dużo miłości, nie wiem, może to kwestia wieku, że już potrzebuje po prostu przytulenia. Natomiast Stefan jest, ja go nazywam kotopsem, on jest zawsze przy mnie, wszędzie przy mnie, na mnie, obok, na wszelkie sposoby i to jest kot kartoniarz typowy. Po prostu dasz mu jakikolwiek kartonik i on już siedzi w tym kartonie. To jest najlepsza zabawka. Nieważne jak najmniej, może być najmniejszy, on po prostu też się do niego zmieści i będzie zadowolony. Z Norą zmieniałam miejsce zamieszkania 3 razy i tak jak się przeprowadziłam z Poznania do Koszalina, to było ok. Później, jak już wspólnie z moim narzeczonym przeprowadzaliśmy się w Koszalinie, no to już było inaczej, a ta ostatnia przeprowadzka, to tak naprawdę byłam bardzo mile zaskoczona, że Nora ją tak dobrze zniosła. Być może, że w poprzednich mieszkaniach, jeszcze wcześniejszych, ona miała dostęp gdzieś tam do ogrodu, do zieleni, więc jej się to zupełnie spodobało tutaj na tarasie. Nora jest taka, że ona od maleńkości spała tyle, ile ja, więc zawsze się śmiałam, że to jest idealny kot po prostu, który nie przeszkadza w spaniu. Jeżeli ja śpię do 9, ona śpi spokojnie i grzecznie w weekend mi nie przeszkadza. Natomiast Stefan, jak był mniejszy, to lubił bardzo mi przeszkodzić, gdzieś tam wleźć na mnie, coś tam po prostu mnie przebudzić, ale nie na zasadzie, żeby dać mu coś do jedzenia, tylko po prostu, żeby mu poświęcić czas, żeby go gdzieś tam pogłaskać, nawet zamkniętymi oczami. A później po prostu szedł dalej spać i kwestia po prostu uwagi. Więc raczej to są takie koty, z którymi udało nam się fajnie zgrać.
nie są przewidywalne. To koty, które totalnie nie są przewidywalne i za każdym razem, może nie codziennie, ale bardzo często wymyślają, robią jakieś rzeczy dla nich oczywiste, dla mnie zupełnie nie. I ja po prostu mówię Stefanowi, co ty jesteś za kot? Jak on coś wymyśli, gdzieś wlezie, spróbuje nawet do tego wcześniej wspomnianego małego kartonu wleźć. Mały karton, ale on będzie tak długo wchodzić, że aż po prostu się tam zmieści. Nie wiem jak. Nie rozumiem, jak to koty robią. Nora tak samo. Gdzieś wylezie z tego tarasu, jakaś cała brudna gdzieś na nosie. Mówię, gdzie ty byłaś? Ona mi odpowiada, bo Nora jest takim kotem, który gada. I ona, ja z nią rozmawiam. Stefan jest mniej rozmowny, ale zaskakują, tak, bardzo mocno zaskakują. Ja właśnie w ogóle od kotów uczę się takiej, po pierwsze, asertywności, a po drugie, takich zachowań, może takich ludzkich, takiej upartości wręcz, ale nie upartości ze względu na to, czegoś nie zrobię, tylko upartości w kontekście osiągania celu. Bo Stefan jest takim na przykład kotem, że on na przykład chce się koło mnie położyć, a ja pracuję, siedzę sobie przy biurku, mam laptopa i Stefan koniecznie musi się przede mną tu położyć i ja mówię, Stefan, nie przeszkadza, ja teraz piszę i gdzieś go tam na bok próbuję i on to z jednej strony, to z drugiej strony, to może posiedzi chwilę i może tak, no trochę łapką, a może później drugą i tak próbuję, aż w końcu mówię, dobra, siadaj. I to jest po prostu dla niego idealne zachowanie. Natomiast Nora nie, Nora jest taka, ona rozumie, że jeżeli czegoś nie można, to tego po prostu nie robi. Ona ma swój świat. Mam zły dzień i przychodzę do domu, mam ochotę się wypłakać, płaczę i wtedy po prostu na przykład one przychodzą, nie wiedząc tak naprawdę, co mi się stało, ale czują tą energię taką moją, że jednak coś się dzieje i tu się ocierają, tam się ocierają, no są przekochane po prostu. Stefan bardziej, Nora przyjdzie, tam zobaczy, dobra, wszystko z tobą dobrze, no to okej, okay, pójdzie. Natomiast Stefan zawsze siedzi przy mnie, jak mnie coś boli, na przykład nie wiem, czy brzuch mnie boli, czy kolano, on siada na kolanie i po prostu tak się rozkłada na całą długość, najdłużej jak potrafi i będzie mnie tak długo grzał, aż to przestanie faktycznie gdzieś tam boleć. Trochę taki terapeutyczny kot, chociaż nie wiem, czy on faktycznie leczy. Bardziej to jest chyba kwestia, że on po prostu jest. Witam Państwa w schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Dwa tygodnie temu przedstawiliśmy dwa koty, które szukały nowych domów, a dziś pora na naszego pierwszego bohatera, tym razem na psa, młodego psa pełnego energii i pełnego też ufności do ludzi, który właściwie z nowymi właścicielami będzie chciał na pewno dużo się bawić i dużo biegać. Prawda, Daria? Z pewnością tak, przede wszystkim ze względu na to, że jest to psiak dosyć kompaktowy, bo nie za duży, nie za mały, plus to, że rozpiera go energia ze względu na to, że ma około roku dopiero, więc to dzieciństwo gdzieś tam też nie wiemy, jak wyglądało, dlatego że trafił do nas jako znajda. Tobi generalnie kocha wszystkich, którzy nie chcą mu nic złego zrobić. Myślę, że trochę cierpliwości i będzie już... Znikną też te takie zawahania w jego, że tak powiem, pierwszym kontakcie, bo bywa tak, że kogoś się wystraszy, czy jakiejś nagłej sytuacji, hałasu, czy czegoś w tym stylu. Dlatego jeśli chodzi o dom, ewentualna obecność dzieci, przy mądrych rodzicach nieco starsze dzieci jak najbardziej. Przede wszystkim też mądrzy właściciele, którzy będą wiedzieć, że z takim psem trzeba dużo pracować, bo jego rozpiera energia, więc w domu dużo takich zabaw pewnie węchowych i innych, no i dużo aktywnych spacerów. To na pewno, nie można mu zabraniać węszenia, bo to lubi, po prostu lubi to, przy tym sobie rozładowuje emocje i faktycznie zaspokaja te swoje potrzeby eksplorowania terenu. Jeśli chodzi o kontakt z innymi zwierzętami, myślę, że kwestia spokojnego zapoznania. Wiadomo, zależy to od nastawienia obu stron, ale dlatego też przed adopcją zawsze
mówimy o tym, że trzeba je zapoznać najpierw tutaj, żeby gdzieś mieć w ogóle podgląd sytuacji, czy taka adopcja ma sens. Drodzy Państwo, Tobi to jest młody psiak, tak jak Daria powiedziała, okołoroczny, który uwielbia się bawić, ma wciąż dużo zaufania do ludzi, chociaż oczywiście tą pierwszą barierę trzeba przejść i pokazać mu, że nie chcemy, żeby cokolwiek złego mu się stało, ale też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest pies, który 8 godzin po prostu grzecznie będzie siedział w domu. To jest pies, który na tym etapie swojego życia potrzebuje wielu zabaw, wiele aktywności, dużo ruchu. Jeżeli jesteście w stanie właśnie w taki sposób zagospodarować jego i swój czas, to zapraszamy Was do schroniska dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Dziś, drodzy Państwo, przedstawiamy Wam samych psich juniorów, bo to bardzo młodzi bohaterowie. Pierwszy to okołoroczny i drugi też nie starszy, bo jego wiek też szacowany jest na rok. Może trochę więcej, a może trochę mniej. Oczywiście o szczegółach opowie Daria Szmaro. To Deal, piesek troszkę większy od swojego poprzednika, równie pełny energii, może nie aż tak szalony, chociaż lubiący na pewno skakać na osoby, które się nim opiekują. W jakich okolicznościach i kiedy Deal do Was trafił? Deal jest u nas około miesiąca. Trafił do nas jako znajda, więc nie znamy jego przeszłości. Nie wiemy, co tam wcześniej się w jego życiu działo. Pomimo tego, że jest to młody psiak, który powinien nam, tuż tak powiem, na głowę wchodzić, ma takie momenty, że wystraszy się po prostu tego ruchu z góry. Pomimo to nie reaguje w ogóle agresją. Co do ludzi jest zupełnie otwarty, przyjaźnie nastawiony. Wręcz sam ubiega się o to, żeby go miziać, głaskać. Chociaż gdzieś tam potrafi się jeszcze wystraszyć, to przemaga to w sobie, żeby ten kontakt nadal pozostał między człowiekiem. Tak jak powiedziałam, około roku ma Deal? Tak, ma około roku. Tutaj jakby no, nie wiemy, kiedy dokładnie się urodził, ale tak jest oszacowane przez lekarza. Czy tak jak w przypadku jego poprzednika, też potrzeba bardzo aktywnego domu, raczej bez małych dzieci, skoro on jednak pewnie i tych gwałtownych ruchów, na przykład z góry, ale też pewnie krzyku czy jakiegoś szarpania, mógłby się wyraźnie przestraszyć? Znaczy zawsze jest tak, że przy małych dzieciach jest ciężko nam przewidzieć reakcję, bo też nie wiemy, czy gdzieś w przeszłości jakieś dziecko nie zrobiło mu krzywdy i tutaj ta reakcja może zależeć od jego skojarzeń, a niestety tego nie przewidzimy, więc na pewno trochę większe dzieci, chociażby przez to, że on tak skacze, może wywrócić, gdzieś tam niechcący podrapać, zrobić krzywdę. Druga rzecz, że jeżeli nawet będą to dzieci nieco starsze, to wiadomo, wszystko zależy od rodziców. Jeżeli będą i dzieci pod kontrolą, i pies będzie dopilnowany, to tutaj nie powinno być żadnej krzywdy. No i po raz kolejny apelujemy też do ludzi, że takie psy wymagają dużo ruchu. To nie jest tak, że wrócimy z pracy 5 minut pod klatką i z powrotem do domu. To jest jednak pies, który, żeby był szczęśliwy i wybiegany, musi mieć dużo ruchu. Tak, musi mieć dużo ruchu, tak jak widzimy. Chwilę stoimy, on już tu kombinuje, no chodźmy ciocia, idziemy, idziemy. Więc na pewno nie może mu zabraknąć tego codziennego biegania, jakichś zabaw tropieniowych, czy w ogóle nauczyć go można bawić się, przeciągać różnymi zabawkami. On nie do końca rozumie pewne przedmioty, on nie do końca wie, dlaczego my stoimy, tutaj rozmawiamy i on nie wie, jak się zachować, więc ewidentnie gdzieś tego socjalu mu brakowało w tych pierwszych miesiącach życia. Czyli na pewno jakieś szkolenie, bo jest pojętny, widać, że jest pojętny. Jest pojętny. Myślę, że szkolenie, czy jeżeli adoptuje go osoba, która już miała do czynienia ze zwierzakami, myślę, że instynktownie będzie w stanie dużo go nauczyć. No i trzeba powiedzieć, że on jest tak przyjazny i tak łagodny. Nie widać u niego żadnych oznak agresji. Strachu? Tak, oczywiście. Wycofania? Tak, ale nie agresji. Nie, agresji nie przejawia. Nawet jak jechał na zabieg kastracji, czy gdzieś był szczepiony, dalej. Zawsze to jest taka sytuacja, kiedy pies mówi, ojej, to jakiś obcy człowiek jeszcze będzie mi robił krzywdę, bo one nie rozumieją. Zero generalnie sprzeciwu, więc myślę, że jeżeli trafi na mądrych ludzi, to będzie wspaniałym psiakiem i gdzieś te traumy mu przejdą.
Deal to roczny pies, który mieszka w schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Mądrzy, doświadczeni i aktywni właściciele, właśnie takich ludzi potrzebuje, plus oczywiście ludzi, którzy pokażą mu, że jest pełnoprawnym członkiem rodziny, nie takim do krzyczenia i do bicia, tylko takim, który jest wspaniałym kompanem i na długie wycieczki i zabawy, i po tych wycieczkach w domu. Zapraszamy Państwa do schroniska dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie, żeby poznać Deala i innych jego mieszkańców. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku opowiadałam o tym, jak zapobiec ucieczce naszego kota z domu. Niestety zdarzają się sytuacje, że jednak ten kot nam zginie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, w jaki sposób tego kota niewychodzącego szukać. Kot, który jest kotem niewychodzącym, a ucieknie, zazwyczaj schowa się w pierwszej napotkanej kryjówce. Dlatego należy zacząć go przede wszystkim szukać jak najszybciej, tylko zorientujemy się, że tego kota nie ma. Czasami to jest tak, że widzimy, że ucieka, a czasami jest tak, że po prostu raptem zorientujemy się, że kota nie ma. Czyli zaczynamy szukać kota od razu, w momencie, kiedy zorientujemy się, że go nie ma. Jeżeli kota zaczniemy szukać szybko, jest bardzo duża szansa na to, że znajdziemy go w pierwszych godzinach czy w pierwszych dniach od tego, jak nam zaginął. Należy pamiętać, że kot taki będzie szukał kryjówki bardzo blisko domu, bardzo blisko miejsca, w którym nam zginął. Dlatego ważne jest skupienie się na bliskim obszarze, czyli gdzieś tak w granicach 100-150 metrów. Zaczynamy od przeszukania klatki schodowej, piwnic. Skupiamy się na wszelkich małych okienkach, patrzymy, czy kot nie był w stanie gdzieś się przecisnąć. Idziemy w górę, dlatego że taka jest naturalna droga ucieczki kota. Kot będzie zawsze uciekał, zazwyczaj będzie uciekał w górę. Stąd też tak ważne jest przeszukanie najbliższego otoczenia. Jeżeli chodzi o piwnicę, zaglądamy, sprawdzamy, czy była możliwość wejścia tam kota od strony klatki schodowej. Może się okazać, że w piwnicy kot schował się również wchodząc od zewnątrz budynku, czyli przez uchylone okno. Zaglądamy w każdą dziurę i to będę powtarzała, dlatego że kot będzie szukał kryjówki. Tak samo przyglądamy się najbliższemu otoczeniu takiemu jak garaże, krzaki, drzewa. Tam wszędzie kot może szukać dla siebie schronienia. Pamiętajmy jedną rzecz, nie wystarczy kota wołać. Kot będzie przerażony, może też być ranny i on do nas nie wyjdzie. To naszą rolą jako opiekunów jest znaleźć tego kota. Czyli tak jak powiedziałam, zaglądamy w każdą dziurę i jeszcze raz zaglądamy w tą dziurę, bo może się okazać, że ten kot jest tam po prostu głębiej. Przygotowałam karton, żeby pokazać Państwu, przez jak małą dziurę kot jest w stanie się przecisnąć. Dziury są specjalnie wycięte dosyć małe, one tutaj mają w granicach od 10 do 13 cm. Kot bardzo łatwo się przez nie przeciśnie. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Jeżeli przejdzie głowa, to reszta ciałka też się rozpłaszczy i kot ciśnie się, poradzi sobie. Właśnie dlatego jest tak bardzo ważne, aby zajrzeć w każdą dziurę, aby w piwnicy, gdzie są drzwi, również sprawdzić wszystkie szpary, szczeliny, które prowadzą do tych piwniczek indywidualnych. To samo dotyczy każdego innego miejsca, gdzie widzimy chociaż cień szansy, że kot mógł się przecisnąć. Warto myśleć w tych poszukiwaniach jak kot, czyli zastanowić się, gdybym był kotem, to gdzie ja bym się schował. Również tutaj polecam też szukać kota w taki sposób, jakby on był ranny. Oczywiście nie zakładamy, że kot jest ranny, natomiast pomaga to troszeczkę w skupieniu się na tym, jakie te ruchy kot mógł wykonać. Kota warto szukać również w porach takiej naturalnej aktywności, czyli
wcześnie rano albo późnym wieczorem. Wtedy jest ciszej i jest większe prawdopodobieństwo, że ta cisza zachęci kota do wyjścia z kryjówki, albo też to, że my gdzieś jednak to zwierzę usłyszymy. Warto też mieć latarkę po to, że jeżeli zaglądamy już w te dziury, w których spodziewamy się, że nasz pupil mógł się zaszyć, to latarka być może pokaże nam, że te oczy się gdzieś tam świecą. Jeżeli udało nam się już namierzyć naszego podopiecznego i wiemy, w którym miejscu on przebywa, no to pozostaje złapanie go. Chciałabym tutaj zwrócić bardzo mocną uwagę na to, że kot w ogromnym stresie może być agresywny. On może do nas nie podejść, mało tego, może zacząć uciekać. Kota nie gonimy. Jeżeli my kota zaczniemy gonić, będziemy do niego podchodzić w gwałtowny sposób, to kot po prostu może uciec i zaczną się te nasze poszukiwania od początku. Podchodzimy najlepiej będąc już przygotowanym, czyli albo mamy kontenerek z ulubioną karmą naszego zwierzaka, albo tutaj no, są metody takie typu nawędzoną makrelkę, więc to co zazwyczaj odradzam jako pożywienie dla kotów, to w tym wypadku może okazać się bardzo dużą zachętą, że ten kot, który będzie kotem głodnym, da się skusić na to jedzenie. No i też warto być przygotowanym, mieć jakiś kocyk, ręcznik, bo być może ten nasz sposób łapania będzie polegał na tym, że my po prostu tego kota będziemy musieli tym kocem narzucić. O tyle jest to też ważne, że jeżeli weźmiemy kota na ręce, to on może, w zasadzie bardzo prawdopodobne jest, że będzie chciał nam uciec znowu. Kot będzie agresywny, będzie w swoim mniemaniu walczył o życie. On nie będzie myślał, że my ludzie przyszliśmy tutaj po to, żeby mu pomóc. Kot, który był zestresowany, dalej nie wie, co się dzieje. Dla niego jest to obca sytuacja i musimy pamiętać, że on będzie się tutaj zachowywał jak drapieżnik walczący o życie. Stąd też bardzo mocno zwracam na to uwagę, aby być przygotowanym na to, że może się okazać, że zanim przyniesiemy naszego mruczka z powrotem do domu, to stoczymy z nim walkę i ważne jest, żebyśmy wiedzieli i się na tą walkę o niego szykowali. Kota szukajmy w terenie osobiście, natomiast jeżeli chodzi o kwestie ogłoszenia, wywieszenia, przygotowania ogłoszenia czy wywieszenia, poprośmy z przyjaciół, znajomych, na pewno pomogą nam w tych pracach. I tutaj też chciałabym uczulić na komórkę. Jesteśmy bardzo często w takiej sytuacji pod komórką, natomiast w momencie, kiedy widzimy już kota i chcemy go złapać, pamiętajmy, żeby odłożyć komórkę. Wtedy już nie rozmawiamy ze znajomymi, nie rozmawiamy z rodziną, dlatego że niepotrzebnie nas ona będzie rozpraszała. Mamy się skupić na tym, żeby kota złapać. O tym, jak przygotować ogłoszenie, gdzie je rozwiesić, opowiem Państwu w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie z kotami, to czekamy na maile. Proszę wysłać je na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia, a na kolejny odcinek programu zapraszamy w niedzielę 16 maja.